Czy pamiętacie czasy, kiedy internetem nie rządziły algorytmy, a social media naprawdę łączyły ludzi? Generacja Z ich nie pamięta, a mimo to za nimi tęskni. Nowy serwis społecznościowy No Place doskonale gra na tej specyficznej nostalgii. Rok 2003 to pamiętny okres w historii internetu. To właśnie wtedy w USA pojawił się serwis MySpace, pierwowzór współczesnych mediów społecznościowych. Nowa platforma z miejsca stała się hitem. I to mimo, że miała ograniczone możliwości i prymitywne, z dzisiejszej perspektywy, funkcje. Użytkownicy MySpace musieli na przykład znać język programowania HTML, żeby dodawać unikatowe elementy do swoich profili. Nie mogli z kolei publikować filmów, a zdjęcia tylko w niektórych miejscach. Większość aktywności przyjmowała bowiem formę tekstową. Były to m.in. proste quizy i rankingi ulubionych znajomych. Użytkownicy mogli także dzielić się ze społecznościami swoimi zainteresowaniami i ulubioną muzyką. Popularność serwisu nie wynikała jednak z bogactwa jego funkcji. MySpace realizował przede wszystkim optymistyczne idee wczesnego internetu. Łączył ludzi z całego świata i umożliwiał im łatwą komunikację między sobą. Oferował także możliwość nawiązywania nowych znajomości drogą elektroniczną. I to właśnie do tego okresu, i to w erze, gdzie TikTok kradnie ludziom godziny na scrollowanie, nawiązuje nowa platforma No Place. Jej założycielka Tiffany Chong doskonale wyczuła moment zbiorowej nostalgii za minionymi czasami. Mówi: myślę, że magiczna część internetu już znikła. Wszystko stało się jednakowe. Sama ma 28 lat, jest więc zbyt młoda, by dobrze pamiętać MySpace, jednak wystarczająco dojrzała, by doskonale rozumieć internetowe trendy. I dodatkowo czuć zmęczenie Facebookiem, Instagramem, TikTokiem i X-em. Jej cel? Przywrócić pierwotne znaczenie przymiotnika społecznościowy. Przekonuje: zawsze kochałam społecznościowość, a teraz wszystko jest mediami. To bardzo izolujące. I wiele wskazuje na to, że pogląd ten podzielają także jej rówieśnicy z pokolenia Z. Motorem napędowym ich przekonań jest tęsknota za czasami, których nie pamiętają. Mgliste wspomnienia, które wydają im się lepsze i prawdziwsze od współczesności. W przypadku mediów społecznościowych te uczucia są zresztą najczęściej uzasadnione. I choć Zetki nie mogą tego wiedzieć, to tym bardziej chcą tego doświadczyć na własnej skórze. Dlatego gdy w lipcu tego roku No Place zadebiutowało w oficjalnym sklepie Apple, z miejsca stało się wiralem i numerem 1 na liście pobrań. W pewnym momencie na możliwość ściągnięcia aplikacji czekało nawet 500 000 ludzi. Obecnie liczba użytkowników przekroczyła 1 000 000. Nieźle jak na medium społecznościowe, w którym nie można publikować zdjęć i filmów. No Place celuje jednak w powrót do mitycznych korzeni social mediów, którego generacja Z poszukuje. Aplikacja oferuje minimalistyczny interfejs tekstowy wzorowany na MySpace i wczesnym Twitterze. Użytkownicy mogą dzielić się na nim tylko tym, co aktualnie robią, i dostosowywać go do swoich zainteresowań. Te ostatnie grupowane są w tagi zwane gwiazdkami. Dzięki temu osoby o podobnych pasjach mogą łatwiej odnajdywać się w sieciach społecznościowych. No Place pozwala także użytkownikom personalizować swoje profile za pomocą kolorów i tworzyć listy 10 najlepszych znajomych. Zawiera też 2 osobne strumienie informacji. Pierwszy pokazuje tylko statusy bliskich osób, drugi – aktywności pozostałych użytkowników aplikacji. Wszystkie wiadomości uszeregowane są w odwrotnie chronologicznym porządku. Nie ma algorytmów, które dobierają wyświetlane treści na podstawie dotychczasowej aktywności. Nie ma też profili prywatnych, a globalny strumień wiadomości nie jest edytowany. Jedyna ingerencja w jego kształt odbywa się za pomocą, jasne, sztucznej inteligencji. AI tworzy mini podsumowania wydarzeń, które użytkownicy mogli przegapić. Podsuwa także sugestie profili zgodnych z zainteresowaniami danej osoby. Poza tym wszyscy widzą to samo. Według założycielki No Place, Tiffany Chong, to jak mieć wspólny mózg na papierze. No Place na poważnie podchodzi także do przestrzegania zasad społeczności. Regulamin aplikacji zakazuje mowy nienawiści, promowania przemocy, dezinformacji, rasizmu czy spamu. Wyraźnie także stwierdza, że posty naruszające te zasady będą usuwane. Ostatecznym celem twórczyni No Place jest bowiem budowanie inkluzywnej wspólnoty sieciowej, nie polaryzacja użytkowników. Przekonuje, że trudno jest stworzyć społeczność, gdy każda osoba ogląda inne treści i śledzi inne kanały. Ma sens. Założenia nowej społeczności są więc ambitne i trafiają do młodych użytkowników. Czy jednak to wystarczy, żeby odnieść sukces komercyjny? Wiele wskazuje na to, że tak. Wiąże się to z postacią samej Tiffany Chong, która uważana jest jako złote dziecko kalifornijskiej branży tech.
W 2015 roku Tiffany została najmłodszą analityczką biznesową funduszu Venture Capital w Dolinie Krzemowej. Miała wtedy 18 lat. Dwa lata później założyła swój własny fundusz Pineapple Capital i firmę badawczą Zebra IQ. Obie spółki skupiały się na analizie zachowań generacji Z i odniosły spory sukces. Chong zna więc doskonale rynek internetowy i umie wychwytywać trendy oraz społeczne oczekiwania. Dowodem tego jest zresztą wiralowy sukces No Place. I choć firma stojąca za aplikacją ma na razie formę startupu, już pojawiły się widoki na rozwój. Pierwsza wycena rynkowa No Place sięgnęła 75 milionów dolarów. Dzięki temu Chong otrzymała 19 milionów dolarów na rozwój od grupy inwestorów z funduszu 776. Wśród nich jest m.in. Alexis Ohanian, współzałożyciel serwisu Reddit. Głównym wyzwaniem No Place będzie jednak samodzielne generowanie zysków. Na razie serwis w żaden sposób nie zarabia na ruchu użytkowników. Chong musi więc wymyślić, jak to ogarnąć i nie zatracić przy tym idei stojących za aplikacją. Oby w tym przypadku nie poszła w ślady MySpace.